Społeczność ósemki jak zwykle podejmuje różnego rodzaju akcje charytatywne. Uczestniczymy w tych akcjach, ale również i organizujemy. Tym razem nasze działania są skierowane, żeby pomóc chłopcu, 5-letniemu Tymusiowi, którego brat jest uczniem naszej szkoły, konkretnie 3. klasy. Zatem zorganizowaliśmy tydzień dla Tymka i będziemy zbierać na bardzo drogie leczenie. Z rozmowy telefonicznej wiem, że leczenie tego chłopca to koszt około 3 milionów złotych, także jest to kwota ogromna. Każda złotówka w tej chwili jest bezcenna po to, żeby poprawić komfort życia tego maluszka, żeby jego dzieciństwo było radosne, żeby były to zabawy z rówieśnikami. Zatem zaczynamy w poniedziałek tygodniem dla Tymka, kończymy w piątek przepięknym koncertem. Uczniowie ósemki oraz tego ostatniego dnia będzie zaprezentowana bajka, baśń Królewna Śnieżka w wykonaniu uczniów klasy siódmej, a dodam tutaj klasy z oddziałami integracyjnymi, zatem również uczniowie z niepełnosprawnościami będą aktorami. W ciągu tego tygodnia będzie się wiele działo, bo każdy dzień przyniesie inne zadanie. Już nasi mali elfowie wykonują różnego rodzaju biżuterię, przygotowują dekoracje w słoiku, zbieramy książki, rodzice pieką ciasta, zatem będzie to mnóstwo zadań. Ja przy tej okazji i dzięki oczywiście sile mediów apeluję do wszystkich o wielkie otwarcie serc i o wsparcie, żeby ten chłopczyk cieszył się radością każdego dnia. No właśnie, każdy mieszkaniec Bełchatowa może włączyć się do tej akcji w jaki sposób? Każdy mieszkaniec może się włączyć do tej akcji jak najbardziej. Na stronie naszej szkoły jest zamieszczony harmonogram i dodatkowym wejściem do szkoły każdy może wejść, może zakupić ciasto, może zakupić biżuterię, tak jak już wspomniałam, może zakupić dekoracje w słoiku, może zakupić również książki dla swoich bliskich w rodzinie, a ostatniego dnia myślę, że będziemy zbierać tutaj do puszki jeszcze dodatkowo w czasie tego koncertu charytatywnego. Ja wiem, że do naszej szkoły chodzą uczniowie, których rodzice mają ogromne serce i na pewno tym razem również nas nie zawiodą, jak to było w tych poprzednich akcjach, a cel jest przepiękny, uważam.